Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego druku, druk nr 20 w sprawie ustalenia warunków zawodowych przy uczelni muzułmańskiej. Oddaję głos Pani. Szanowni Państwo, wniosek budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze inwestorowanym osoba prywatna Przemysław Zamoyski, Kraków. Szanowni Państwo, inwestor chce osadzić piękny budynek pięciopoziomowy w kwiecie ulicy Gnieźnińskiej wśród takich perełek zabudowy jednopoziomowej i dwupoziomowej, co automatycznie powiedzmy wzbudza tutaj złamanie przepisów o planowaniu przestrzennym w zakresie utrzymania linii i parametrów zabudowy, zwiększa obciążenie infrastrukturalne, wpływa na obciążenie społeczne. Automatycznie powiedzmy istniejąca droga i ulica Gnieźnińska w swoich parametrach, jak i również w obciążeniu i eksploatowaniu nie jest w stanie przyjąć takiego obciążenia, jak i również powiedzmy materia, jak i społeczeństwo. Dlatego komisja prosi o wydanie negatywnej opinii w zakresie wniosku, który przedstawiono Państwu. Czy są jakieś pytania do przedmiotowego punktu? Gnieźnińska to Filip. To jest ta po drugie, nie tam, gdzie są wiceprezesowie. Ale to po drugie, tam jest ścieżka. W związku z tym, że nie widzę zgłoszeń, poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 16 zasad, przeciw, 0 wstrzymujących.